Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Grzegorzem Domańskim. Część pierwsza. Początki przygody z archeologią. To w zasadzie jest wynik zainteresowania historią. W szkole średniej pasjonowałem się wręcz historią. Byłem przewodniczącym jakiegoś kółka historycznego. Jednym słowem historia. I tam trafiłem na jakieś omówienie wykopalisk w Biskupinie. To było bardzo ważne i uświadomiło, że jeszcze jest taka historia, o której nie pisze się w podręcznikach, a mimo wszystko ona jest. No przede wszystkim decyzja, że w ogóle będę studiował archeologię. Tam były jeszcze jakieś takie zakręty, ale w każdym razie postanowiłem studiować archeologię i muszę powiedzieć, że to było coś, co mnie wciągnęło i do dzisiaj jestem na usługach tej dziedziny wiedzy. To dosyć skomplikowane było. Dykteryjka, pani asystentka z historii, która była koleżanką mojej mamy w szkole w liceum tutaj we Wrocławiu, bardzo chciała mnie zniechęcić do archeologii. Między innymi dała mi do czytania Pradzieje Polski Koszczewskiego. To jeszcze to najstarsze wydanie. Dzisiaj jeszcze jest dosyć ciężkostrawne. No ale byłem zniechęcany i z tą panią miałem kontakt, bo to bardzo dobra przyjaciółka Marty Mynarskiej, więc z nią miałem tak co pewien czas kontakt i pani cały czas żałowała, że jednak nie poszedłem na historię. I potem jak zacząłem pisać, w dalszym ciągu to podtrzymała, że lepiej gdybym studiował historię. No, ale nie udało się. Studiowałem archeologię, nie żałuję. Egzamin na studia archeologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. To dosyć zabawna historia, w jaki sposób dostałem się na studia archeologiczne. Komisja składała się głównie z historyków. Było dwóch panów profesorów jeszcze starej daty, jeszcze lwowskich z Uniwersytetu imienia Jana Kazimierza. Pani, która pytała z geografii, a potem jeszcze był egzamin z rysunku, ale to był całkiem już odrębny. Natomiast sam przebieg egzaminu był dosyć ciekawy, bo podzieleni zostaliśmy na grupy. Jedna zdawała przed południem, druga natomiast po południu i ja byłem jako pierwszy z tej drugiej grupy. No więc oczywiście drżący i blady zjawiłem się pół godziny wcześniej i w pewnym momencie, tuż po moim pojawieniu się, pojawił się profesor Maleczyński. Znany był z wybuchowego charakteru i od razu a przewodniczącym był profesor Czapliński.
I od razu od progu, no to zaczynamy. Na co profesor Czapliński mówi, panie kolego, to dopiero za pół godziny. Ja nie mam czasu, ja mam ważne zajęcia, ja tam mam seminarium, coś jeszcze. Musimy zaczynać teraz, bo ja potem nie mam czasu. No więc po targach pewnych między panami profesorami, jeszcze, ale nie ma tej pani, która z geografii ma pytać. To ja będę pytał z geografii też. No i pytania z geografii były, jakie mamy stosunki handlowe z Chinami. Obaj wiedzieliśmy plus, minus to samo. Porcelana, jedwab, herbata i tam jeszcze kilka rzeczy. Bardzo dobrze. Geografia zaliczona. A z historii pytał mnie profesor Czapliński, znany specjalista od XVII wieku, ale również no profesor. I ten zapytał mnie o księstwo warszawskie i były to, księstwo warszawskie, doszliśmy dokąd trwało. Ja byłem okuty, więc powiedziałem, że do Kongresu Wiedeńskiego w rzeczywistości, ale dokąd funkcjonowało. No ja mówię do końca 1812 roku. No a czy na pewno? No i wtedy zaczęły się rozważania, bo okazało się, że to zresztą ja o tym na szczęście wiedziałem. Rosjanie do Wilna, które było w księstwie, wkroczyli 10 grudnia, czyli praktycznie jeszcze w 12 roku. Do Grodna prawie w tym samym czasie. Trudno było, nie bardzo wiedziałem, kiedy do Warszawy, ale w każdym razie to był przełom 12 i 13 roku. No i jak wyjaśniłem, to się okazało, że tak powinienem odpowiadać. Studia archeologiczne we Wrocławiu. No muszę powiedzieć, bijąc się we własne piersi, że poziom był nie najlepszy. A o ile profesor Hołbowicz był znakomitym specjalistą, on był wychowankiem profesora Moszyńskiego i był etnografem w zasadzie, ale z dużą wiedzą na temat ceramiki. I teraz, jak nie tak dawno czytałem pracę profesora Buko, to podstawy rozważań na temat technologii ceramiki to są zapożyczone od profesora Hołbowicza, który badał je jeszcze, kiedy piece we wsiach funkcjonowały, w wsiach białoruskich funkcjonowały i można było podpatrzyć metody działania właśnie tych garncarzy. Także to jest coś żywego. Profesor, wtedy jeszcze doktor Hołbowiczowa, miała pewne doświadczenia uniwersyteckie, więc wykłady były, z tym, że to nie były cykliczne wykłady obejmujące całokształt, tylko wybrane zagadnienia. Pozostali to byli młodzi i powiedzmy z niewielkim
doświadczeniem. Także jeżeli mnie ktoś pyta, kto był moim mistrzem, to odpowiadam, że ja byłem samoukiem. Bo akurat ten mój okres, którym się zacząłem interesować, czyli okres wpływów rzymskich, no był dosyć słabo osadzony. Tu może warto zacząć, gdzie była katedra archeologii. Katedra archeologii była w tym czasie na ulicy biskupa Nonkera 4 i szło się przez dwa podwórka, przez bramy kolejne i potem takich schodkami do góry i tam była katedra archeologii. Zresztą tak dosyć dobrze pomyślana, z dużym zapleczem technicznym. Był szereg rysowników, laborantów, także że od tej strony było to dobrze pomyślane. Natomiast, jak już mówiłem, pewne niedostatki były zazdrością. Potem rozmawiałem z moim przyjacielem, można powiedzieć, profesorem Godłowskim. To, co oni na pierwszym roku w Krakowie dostali, tą porcję wiedzy, to ja praktycznie do końca studiów tego nie dostałem i to musiałem sam zrekonstruować sobie. Ale no niestety taka była sytuacja. Inne rzeczy były znowu niezłe, na przykład praktyki. Pierwsze wykopaliska to były w pierwszym miesiącu studiów. Wyjechaliśmy na taką osadę neolityczną w Białym Kościele i tam zapoznaliśmy się z archeologią. Kilka zdjęć, które mam z tamtego okresu, są wykonane osobiście przez profesora Chłobowicza. To było coś szokującego, a z drugiej strony bardzo interesującego. Mianowicie te praktyki pierwsze były w Opolu. I to był kombinat. Cała ekipa liczyła, no, 70 osób może, które się zjawiały na wykopie, bo byli i pracownicy Instytutu, i pracownicy Katedry Archeologii. Wtedy studenci do czwartego roku nie wiedzieli, kto jest z jakiej instytucji. To było wszystko razem, jedno kierownictwo i tak to wyglądało. No i oczywiście zaplecze techniczne, iluś tam rysowników, gromadka studentów, to najczęściej było 10-20 osób i pracownicy już fizyczni, to głównie młodzież z Opola i okolic, ale to wszystko to był tłum ludzi. I to było dosyć dobrze poukładane, także to, że bardzo ładnie ten cały system działał. Z tego również rozpoczęły się już badania w okolicach Opola. Ja po raz pierwszy trafiłem na osadę otwartą. To była taka osada w Groszowicach. Dzisiaj to już jest Opole. Kiedyś to była no taka bardzo zniszczona wybieraniem piasku, a bardzo ciekawa, między innymi 5 studni było, więc od tej strony była ciekawa, z ciekawym materiałem. Potem po kilku latach opublikowałem wszystkie wyniki, znaczy i swoich badań, i tych wcześniejszych. I tak mniej więcej w
wchodziłem w archeologię, która była inną niż biskupin Opole, a to były badania, powiedzmy, na mniejszą skalę, czasami z użyciem własnych rąk. Bardzo często się to zdarzało. No i to było to wejście.